Bardzo serdecznie wszystkich zawodników, wszystkich kierowników ekip oraz rodziców, opiekunów i wszystkie osoby, które przybyły na dzisiejsze kolejne już zawody organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Wygórzyn Karate w Brzostku. Mamy po raz kolejny okazję spotkać się w tej bardzo pięknej, funkcjonalnej hali. Mam nadzieję, że dzisiejsze zawody będą, tak jak zawsze, jak do tej pory, udane. Będą nie tylko fajnym widowiskiem dla widzów, ale także przeżyciem dla zawodników, szczególnie dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z karate kyokushin. Celem, tak jak każdym razem, celem takich zawodów jest popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki, samoobrony oraz poprawa sprawności wśród dzieci i młodzieży. Generalnie prowadzenie tych zajęć to jest nie tylko kwestia rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim w szerokim tego słowa znaczeniu popularyzacja wszelkiego rodzaju sportu, ruchu, rekreacji, która ma potem w wieku już dla osób dorosłych zaowocować tym, że nie będą tylko myśleli o pilocie i o telewizji, ale także o tym, żeby zadbać o swoją kondycję fizyczną. Organizatorem dzisiejszych zawodów jest, jak wspomniałem, Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzostku. Współorganizatorem dzisiejszych zawodów jest Urząd Miejski w Brzostku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Patron honorowy dzisiejszych zawodów, patrona nad dzisiejszymi zawodami objął pan burmistrz miasta Brzostek i serdecznie witamy pana burmistrza. Natomiast o oprawę medialną zadbała lokalna telewizja Brzostek. Gorące brawa na telewizji Brzostek. Zyzam. Pokusą? Pokusy jamy? Shinden Nirei? Sensei Nirei? Senpai Nirei? Imieniu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w Brzostku na turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Brzostek serdecznie witam wszystkich sympatyków karate, rodziców, zawodników, trenerów, kierowników ośrodków, sędziów oraz obsługę medyczną. Witam pana burmistrza miasta Brzostek, Wojciecha Staniszewskiego. Witam pana przewodniczącego Rady Gminy Brzostek, Mateusza Domarackiego. Witam pana kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji, Andrzeja Pękosza. Witam radnego Rady Gminy Brzostek Danielowicz. Proszę o oficjalne otwarcie turnieju karate pana burmistrza. Dzięki wszystkim. Chciałem bardzo serdecznie witać Brzostek. Masa zawodników, trenerów, sędziów, którzy tutaj są, rodziców, kibiców waszych. Bardzo się cieszę, że znowu telewizja Wysoka Sportowa Brzostek jest miejscem, gdzie się zbieracie, gdzie będziecie mogli powalczyć i też dobrze się zabawić. Życzę wam wszystkich dobrych wyników. Jak sami wiecie, nie uda się zrobić tak, żeby każdy z nas wygrał, ale mam nadzieję, że ten, którym się nie uda wygrać, będzie miał satysfakcję, że realizuje jakieś swoje zadania i jakiś tok przygotowawczy, który objęli przygotowując się do tych zawodów. Mam nadzieję, że unikniecie kontuzji tego, bo przecież gdyby się coś stało niedobrego, pan doktor Szweda się tego powiedzmy, że się nie denerwujcie, że to będzie gorzej. Myślę, że nie pozostaje nic innego, jak ogłosić drugi komunikat, że zawody w Brzostku w dzisiejszym uważamy za. I chciałem przedstawić oprócz grupy zawodniczej, grupę sędziów, którzy będą dzisiejsze zawody sędziować, będą pilnować tego, żeby wszystko odbywało się zgodnie z zasadami sztuki karate. Sędzia główny zawodów Dariusz Burda, wręcz czwarty zawodnik.
Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Brzostek w związku z dzisiejszym turniejem z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez klub, Brzostecki Klub Kyokushin Karate. Chciałem powitać Brandschiffa Dariusza Burdę, czwarty dan, który tutaj bacznym okiem spogląda na nasz dzisiejszy turniej, ale mam pytanie, jak to wygląda w porównaniu z turniejem, którego byłeś organizatorem nie tak dawno, czyli mówimy o Mistrzostwach Europy. Jak to wszystko wygląda, na pewno mniejsza skala, ale jakie są twoje, powiedzmy, spostrzeżenia na temat organizacji, na temat zawodników? No chcielibyśmy, żebyś się podzielił swoimi uwagami na temat tego, jak wygląda to w takiej skali, powiedzmy, nie mikro, ale troszeczkę mniejszej. Turniej jak to turniej. Bardzo dobrze jest przygotowany. Tutaj widzę duże zaangażowanie organizatorów. Nie ukrywam, że wśród tych, którzy dzisiaj organizują ten turniej, w dużej mierze też pomagali nam organizować nasze Mistrzostwa Europy, które były naprawdę bardzo dużym wydarzeniem w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej. Nic dodać, nic ująć. Także zawody dobre, dobry poziom i naprawdę trzeba tak dalej trzymać i cały czas do przodu. Czyli rozumiem, że turniej możemy traktować jako turniej przygotowawczy pod większe imprezy, czyli wiemy, że organizacyjnie nie ma jakichś zastrzeżeń, że jest wręcz, powiedzmy, wszystko wzorowo. Natomiast mam pytanie, czy twoim bacznym okiem zauważyłeś, wyłuskałeś tu jakieś perełki, jeżeli chodzi o zawodników, o takich, którzy mogliby kiedyś reprezentować barwy naszego kraju na arenach międzynarodowych? No tak, no oczywiście. Są tutaj zawodnicy, którzy startowali już z dosyć dużymi osiągnięciami, którzy startowali w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy, nawet są medaliści Mistrzostw Europy. Tutaj chciałbym wyróżnić medalistkę, trzykrotną medalistkę, złotą medalistkę Mistrzostw Europy, organizacji KWU, organizacji IFK i organizacji WKB. Jest to Oliwia Wojtas, która z racji tego, że jest bardzo dobrą fighterką, startuje tutaj tylko w kata, po to, żeby dzieci zobaczyły, jak w ogóle no, prawidłowo powinno się wykonywać te kata. Także dziękujemy bardzo i w tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, tylko jak prosić i otrzymać zapewnienie, że przy następnych imprezach będziemy korzystać z twojego doświadczenia, swojej pomocy i że na pewno zaszczycisz nas razem ze swoimi zawodnikami obecnością na kolejnych zawodach w Brzostku. No tak, oczywiście, tutaj do Brzostka jeździmy regularnie od kilku sezonów. Powiem, że no jesteśmy zobligowani do tego, żeby tu jeździć, ponieważ sensei Tomek Mendoń tutaj jest całym szefem brzosteckiego klubu Karate Kyokushin, ale nie tylko, w ogóle w Dębicy. Jest w moim branż, że tak powiem, można powiedzieć, że to no, moja prawa ręka. Zapraszam serdecznie wszystkich na turnieje, które będziemy organizować jeszcze w tym roku. Międzynarodowy turniej Polish Open Tataria Cup, który organizujemy 16 czerwca w Nowej Sarzynie. Będzie to już szósta edycja tego turnieju. Natomiast 29 września organizujemy nasz sztandarowy turniej, jakim jest Polish Open Galicia Cup. Jest to turniej już z tradycjami, będzie ósma edycja, będzie bardzo dużo ekip zagranicznych, także zapraszam serdecznie wszystkich tutaj obecnych, no i od widzów też do oglądania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i jeszcze raz w tym miejscu chciałem podziękować za obecność i do zobaczenia na kolejnych imprezach.